Witajcie, moi drodzy, to znowu ja, Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Moi drodzy, mamy już początek grudnia i niechybnie zbliżają się, jak co roku, święta Bożego Narodzenia. Powróci temat, zatem, prezentów. Święta Bożego Narodzenia. Jest to święto, jednak, religijne, gdzie, myślę, te sprawy duchowe, spirytualne powinny przeważać nad kwestiami Przyziemnymi, materialnymi, ale w naszej kulturze tak już jest, że te święta mają też wymiar taki bardzo materialny. Jemy, pijemy obficie, rozkoszujemy się pysznym jedzeniem, śpiewamy kolędy, ale też obdarowujemy się prezentami. No właśnie. I jak co roku powraca ten temat, który zresztą lubię, lubię poruszać ten temat, bo jest on kontrowersyjny a ja mam nieco odmienne zdanie od reszty ludzi na, na temat prezentów perfumowych i lubię na ten temat sobie podyskutować, podywagować i jestem też ciekawa oczywiście Waszego zdania, co Wy o tym myślicie. Już kiedyś o tym mówiłam, dawno temu w Q&A bodajże, czy w tagu perfumowym, w tagu perfumowym, że jest sporo osób, są takie właściwie dwa obozy, Jedni miłośnicy perfum uważają, że prezenty perfumowe, kupowanie perfum na prezent to nie jest dobry pomysł, dlatego że możemy się rozminąć z cudzymi gustami, oczekiwaniami. A drugi obóz jest taki, ja do niego należę, że jak najbardziej uważam, iż perfumy w prezencie to jest coś wymarzonego, wspaniałego. Oczywiście ważnym tutaj warunkiem jest to, aby znać gust. Gust osoby, którą chcemy obdarować. No i generalnie, jeżeli w ogóle zaczynamy ten temat, to musimy zacząć od tego, czy istotnie my chcemy kogoś obdarować. Czy to nie jest tak, że my to robimy tylko z poczucia obowiązku? Bo jeżeli my to robimy z poczucia przykrego czasami obowiązku, bo na przykład tej osoby nie lubimy, a tak wypada, Bywają takie sytuacje nawet w rodzinach, no to wtedy dzieje się to, co się dzieje bardzo często, co jest już tematem żartów, że wiecie za 5-12 biegamy po sklepach w przeddzień wigilii albo nawet w dzień wigilii i kupujemy już wtedy cokolwiek w biegu po to tylko, aby to mieć i to zwykle się kończy właśnie jako, nie wiem, zestaw garnków czy, nie wiem komplet majtek, skarpet, etc. I, i myślę, że taki prezent, no, praktyczny prezent. Oczywiście, ktoś będzie pewnie korzystał z tych skarpetek, majteczek i tak dalej, ale czy o to chodzi tak naprawdę w temacie prezentów. W temacie prezentów mam wrażenie, że chodzi o to, aby podarować coś ekstra. Podarować coś, co naprawdę tę osobę ucieszy, o czym ona marzy, o czym ona myśli, albo na co nie może sobie pozwolić. I tutaj niekoniecznie ten prezent musi mieć formę materialną. Możemy też kogoś obdarować czymś niematerialnym, tak? Na przykład zaopiekuje się twoim psem, kiedy będziesz chciał jechać na wakacje. Deklaruje, tak? Albo zaopiekuje się twoim dzieckiem, a ty pójdź sobie, nie wiem, do kina, do kosmetyczki, Pójdź z mężem na kolację. Na przykład, jeżeli jest to na przykład mama y, maluszka i, i tutaj, prawda, ma problem w, w tym, żeby korzystać tak normalnie z życia, możemy też kogoś obdarować właśnie takim niematerialnym prezentem, prawda? Albo pojadę z tobą gdzieś, y, będziesz, będę ci towarzyszyć, na przykład, ciociu, mamo, babciu. Y, bo na przykład taka osoba nie może się sama do końca przemieszczać sprawnie. Myślę, że taki prezent też jest ważny, też byłby piękny i pokazałby, że my o tych osobach naprawdę myślimy. Myślimy, rozmyślamy, zastanawiamy się nad tym, czego dana osoba potrzebuje, bo czasami yy, są takie osoby, które powiedzmy mają już, tak można powiedzieć, wszystko. I wtedy, no to trzeba tutaj troszeczkę się pogłowić albo pogłówkować, aby coś takiego ekstra znaleźć. I, i teraz tak, jeśli chodzi o hmm, tak zwane te bony, które możemy też komuś podarować, i taka osoba może sobie wykorzystać taki bon, nie wiem, w jakimś tam sklepie, czy w jakimś tam w, są tam wyznaczone sklepy, tak, pięć sklepów, y, gdzie można ten jakiś tam bon wykorzystać. Nie jest to taki najgorszy pomysł, ale jednak ja jestem osobą, szczerze mówiąc, jestem taką trochę anarchistką. Nie lubię ograniczania mojej wolności i wydaje mi się, że jeżeli miałabym do wyboru, chcieć otrzymać bony na prezent albo otrzymać po prostu pieniądze, co też nie jest eleganckie, ja wiem, to nie jest eleganckie, to wolałabym jednak na przykład pieniądze, bo wtedy miałabym poczucie wolności. Ok, mogę, mogę te pieniądze wydać na cokolwiek chcę. Ale myślę, że taki bon, kiedy już naprawdę nie mamy pomysłu zupełnie, co jakiejś osobie kupić, no to taki bon też nie jest najgorszym pomysłem. Chociaż tak jak mówię, to nie jest eleganckie. Ten bon, czy też pieniądze w kopercie, wydaje mi się, że to jest nieeleganckie, ale ostatecznie myślę, że to jednak też ucieszy. Natomiast musimy tutaj po prostu się zatrzymać w tym szaleństwie przedświątecznym. I pomyśleć, a zresztą możemy o tym myśleć też wcześniej, nie musimy koniecznie myśleć o tym, wiecie, miesiąc przed świętami. Możemy po prostu myśleć o innych ludziach i zastanawiać się, czego tak naprawdę potrzebują, o czym marzą, czego pragną. I jeśli mm, na przykład taka osoba zbiera coś, kolekcjonuje, nie wiem, są osoby, które kolekcjonują zegary, inne osoby kolekcjonują torby, jeszcze inne, nie wiem, szachy. Znam też osoby, które kolekcjonują na przykład filiżanki albo figury ptaków. To tutaj mamy sprawę ułatwioną. Po prostu możemy kupić coś, co rzeczywiście tę osobę ucieszy. My wiemy, że ona na przykład zbiera, nie wiem, figurki ptaków albo te figurki ptaków mogą być naprawdę całkiem ładne. Miałam tutaj taką panią, w swojej pracy odwiedzałam taką panią, ona była z Hiszpanii, była pisarką 90-letnią, która świetnie obsługiwała komputer, pisała i tak dalej. I powiem Wam, że mieszkanie 90-letniej pisarki z Hiszpanii wyglądało rewelacyjnie, wszystko było takie wysmakowane, piękne, w kolorach sepi, beżu, sepi, drewna i miała taką piękną kolekcję właśnie drewnianych ptaków, ale to były naprawdę takie piękne figury ptaków. Okej, okay. więc jeżeli wiemy, że ktoś kolekcjonuje szachy, płyty, ptaki, no albo perfumy, to mamy generalnie sprawę ułatwioną, ale oczywiście to nie może być pierwsza, lepsza rzecz, która nam wpadnie w oko, no nie wiem, na trzy godziny przed Wigilią, tylko mamy teraz możliwości, aby szperać, szukać. Jest tyle skle sklepów z antykami, y jest tyle sklepów online. Możemy naprawdę Znaleźć coś super, ale jeżeli oczywiście znamy te upodobania, i tutaj najważniejszym tym etapem tego śledztwa przedświątecznego powinno być chyba rozeznanie terenu. O czym ta osoba marzy, czego chce? No, z dziećmi mamy łatwiej, bo dzieci piszą tak zwane listy do Mikołaja, i tutaj mamy łatwość, prawda? Wiemy, co takiemu dziecku kupić, aczkolwiek też pamiętajmy o tym, że najlepszym prezentem dla dziecka jest czas, czas, czas. Czas spędzony z tym dzieckiem. Zresztą nie tylko jeśli chodzi o dzieci. W ogóle to, co mamy najcenniejsze, co możemy podarować innym ludziom, to jest uwaga i czas. I, i brak pośpiechu w kontakcie z innymi ludźmi. Także no, z dziećmi, oczywiście, również. Także czas jest również pięknym prezentem. Natomiast teraz już przejdźmy do tych perfum. Przejdźmy do tych perfum. Ja już kiedyś powiedziałam właśnie w tagu, tak w tagu perfumowym dawno, dawno temu, że e, są osoby. Niekoniecznie to są osoby biedne, ubogie, które po prostu założyły kiedyś, że yy, nie stać ich na perfumy, że nie będą kupować perfum. Jest sporo takich osób yy, i naprawdę może to dziwić, yy, no bo na przykład takie osoby pozwalają sobie na, na różne inne przyjemności, natomiast po prostu uważają, że to jest zbytek, że to jest zbytek, że to jest jakiś foch, są jakieś fochy, aby kupować sobie, nie wiem, butelkę jakiegoś płynu. Za kilkaset złotych. E, tak, e, i wtedy, jeżeli, jeżeli wiemy, że taka osoba właśnie tak, tak myśli o perfumach, to myślę, że podarowanie luksusowych, luksusowego zapachu albo po prostu dobrego zapachu, bo nie, nie wszystko musi być mega, mega drogie i luksusowe. Myślę, że sprawi ogromną radość, bo taka osoba po prostu dostanie coś ekstra, na co zwykle sama sobie nie chciała pozwolić. No i tutaj, y, oczywiście, to mogą być różne półki cenowe. Ja tutaj, nie wiem, pokażę Wam to, co ja uważam, że jest ok na prezent, to co jest niekontrowersyjne. No właśnie, bo jeśli chodzi o perfumy, jeżeli kupujemy perfumy osobie, którą średnio znamy, nie wiem, ciocia. Kuzynka, yy, wiemy po prostu, że na przykład nie może sobie pozwolić na perfumy, albo no, nie chce sobie pozwolić na perfumy, to wtedy możemy wybrać zapach, który jest znany, który jest klasyczny, który nie jest kontrowersyjny, w którym nie ma kontrowersyjnych nud, typu yy, słona ambra albo oud, albo nie wiem, jakieś zapachy z cywetem, yy, albo zbyt słodkie, zbyt wytrawne. Po prostu możemy kupić takiej osobie perfumy klasyczne i od zawsze twierdzę, śmiem twierdzić, że najbardziej klasycznym zapachem, który idealnie nadaje się na prezent, jest Allure Chanel. Zapach zapach ultra kobiecy, niekontrowersyjny. Nie ma on tutaj kontrowersyjnych nut. Mamy róże, magnolie, brzoskwinię. Mamy również drzewo sandałowe w tym zapachu. Jest piękny, spokojny, ciepły, kobiecy. No to jest oczywiście Chanel. Jest to zapach, który świetnie właśnie gra z kobiecym PH i naprawdę to jest najlepszy, najmniej kontrowersyjny zapach, jaki mogłabym polecić. Natomiast z niższej półki cenowej, w podobnym ciepłym klimacie dla cioci, kuzynki, babci. Faith Avenue, piąta aleja od Elizabeth Arden. Również lekko pudrowy, bardzo ładny, niezbyt słodki, niezbyt wytrawny zapach, taki idealny na co dzień, elegancki, właśnie ciepły. To ciepło tutaj jest też kluczowym argumentem. Mamy zimę i myślę, że taki zapach ucieszy, zwłaszcza osobę, która po prostu. Nie może sobie pozwolić na perfumy, bo oszczędza, nie wiem, na leki czy na cokolwiek innego, myślę, że kobiet, kobiety w różnym wieku, e, no, zwłaszcza też te takie powiedzmy ciocio, babcie, tak, e, ucieszą się z takiego zapachu. To jest, to jest klasyka, to jest dobra jakość, to jest dobra trwałość, to jest ładna, klasyczna butelka. Natomiast jeżeli znamy gusta jakiejś osoby, wiemy na przykład, że ktoś uwielbia ym, zapachy z tuberozą na przykład, tak? Na przykład kocha Eliena. No to możemy wtedy, myślę, zaryzykować również klasyczny zapach, niekontrowersyjny, kobiecy, na przykład Splendida Bulgari tuberoz Mystic w pięknym kobaltowym chyba kolorze. Takim jak ta świeca za mną i jak ta poduszka. <laughs> y jest to zapach z mirrą, tuberozą ale taką nieprzesadzoną, taką lekko słodką, bardzo, bardzo taką kremową tuberozą, z mirrą, z dawaną i z wanilią. Jest to piękny zapach, właśnie klasyczny, z tym takim lekkim tutaj <tum> tuberozowym pazurkiem. Zapach seksowny, zmysłowy, klasyczny, również niezbyt słodki, niezbyt wytrawny, taki po środku, w pięknej, biżuteryjnej butelce. Myślę, że spokojnie ucieszy wiele kobiet, takich kobiet w typie Wampa, kobiet zmysłowych. Natomiast, na przykład, jeżeli wiemy, że ktoś używa Coco Mademoiselle Chanel, to spokojnie możemy ucieszyć taką osobę, kupując taką troszeczkę bardziej mroczną siostrę tego zapachu czyli Coco Noir Chanel. Klasyka, piękna butelka, piękne nuty, goździki Olibanum, róża. Wanilia, paczula, również zapach klasycznie elegancki i myślę, że spokojnie tutaj wiele osób by się bardzo ucieszyło z tego zapachu. Jeżeli wiemy, że ktoś lubi paczula, jeżeli wiemy, że ktoś lubi Chanel, spokojnie możemy taki zapach kupić na zimę idealny. Natomiast jeśli, jeśli wiemy, że ktoś lubi na przykład zapachy lekkie, owocowe, takie bardziej przejrzyste bez takich tonów piżmowo-paczulowych, bez tych takich ciężkich tonów i chcemy kogoś obdarować czymś niebanalnym, to mamy tutaj niedrogą markę niszową Molinard i mamy Mirea, zapach Mirea z owocami w pięknej butelce. Zapach idealny na wiosnę, na lato. Również niekontrowersyjny, nie ma tu żadnych tonów, które miałyby jakoś tam, wiecie, kiepsko wybrzmiewać na, na kobiecej skórze. I również polecałabym ten zapach, również dla młodej dziewczyny, jak najbardziej. Mm, kwaskowate owoce, taki zapach taki trochę jeżynowy, bardzo ładny, spokojny. Ale na przykład, z kolei, jeżeli wiemy, że ktoś kocha że ktoś kocha zapachy mocne, orientalne i kocha róże, albo kocha też szypry i kocha też w tych szyprach akord róży, to spokojnie polecałabym, aby kupić i Nui w pięknym but pudełku. Jest to oczywiście luksusowa marka Sisley i tutaj, jeżeli ktoś naprawdę lubi taką ciężką różę, Portrait of Lady czy nie wiem, Palome Picasso, tego typu zapachy, bo to jest szyprowa róża, to polecałabym na prezent taki oto zapach. Myślę, że jest to jedna z najpiękniejszych butelek, jakie kiedykolwiek widziałam. Naprawdę jest, robi wrażenie. Jest przepiękna. No i zapach hmm, z labdaną, z porzeczką, z akordem pudrowej ciężkiej róży. Właśnie to jest taki, powiedziałabym, delikatny szypr. Bardzo dostojny, niezwykle elegancki dla kobiet w średnim wieku. Także jeżeli wiemy, że mama ciocia lubi szypry, lubi róże, to ten zapach będzie idealny. Myślę, że będzie powodował zachwyt. Także polecam sisleja. Myślę, że musimy tutaj też patrzeć na właśnie na wygląd tej butelki. To ma być prezent, to ma być coś, yy, co będzie spełnieniem marzeń, co będzie czymś takim naprawdę pięknym również wizualnie. No, i teraz mam dwa zapachy dla koneserów. Jeżeli wiemy, że ktoś naprawdę jest fascynatem perfum i znamy jego kolekcję, wiemy, co mniej więcej w tej kolekcji jest, możemy oczywiście zrobić rozeznanie terenu i zapytać taką osobę w jakiejś tam luźnej rozmowie, czy, czy poznałaś na przykład zapach Chanel Butikowy Paris de Ville. No i możemy się dowiedzieć, czy taka osoba ma ten zapach w kolekcji, czy nie. I wtedy. Myślę, że to będzie wielka niespodzianka, piękny prezent, jeden z najbardziej klasycznych zapachów cudowny, z bazylią, z cytrusami, z paczulą taki idealnie musujący, idealnie francuski, klasyczny, piękny zapach, który oj, kojarzy się z ogromnym prestiżem, z klasą, dystansuje ludzi. Myślę, że w tym zapachu po prostu prostujemy się, idziemy dumnie przez świat. Jest to zapach powiedzmy dla kobiety 30, jeżeli wiemy, że ktoś lubi Chanel, jeżeli wiemy, że ktoś lubi zapachy mm, cytrusowo wytrawne, aromatyczne, to ten zapach będzie idealny. Jest to jeden z najbardziej, jest to jedna z najbardziej doskonałych kompozycji, jaką poznałam. Mówimy tutaj o klasycznym perfumiarstwie. Jest doskonale skomponowana. Mieni się na skórze, migoce, jest niezwykle trwała i tak jak powiedziałam, jest to prestiż. Naprawdę czuć, czuć w tym zapachu mm, niesamowity prestiż. No i gdybym ja powiedzmy, gdybym ja chciała e, powiedzieć, czym chciałabym być obdarowana, wiecie, gdybym miała taką możliwość, że ktoś mnie pyta, e, na przykład jakiś mężczyzna powiedzmy, tak, hojny mężczyzna, gdybym mnie zapytał, o czym marzę, i mogłabym po, po prostu mieć dowolność w tym wyborze, no to pewnie kilka lat temu powiedziałabym, że marzę o chórze aniołów. Ale nie zrozumcie mnie dokładnie, dosłownie. Nie marzę o tym, żeby być już tam na górze w chórze aniołów. Nie, o tym jeszcze nie marzę. Chciałabym jeszcze pożyć. To powiedziałabym, gdybym miała tę nieograniczoną możliwość wyboru, a mamy hojnych też mężczyzn na tym świecie, że marzę o tym właśnie zapachu Atelier Ors, czyli pracownia złota, i chór aniołów. Przepiękny zapach. Jeden z najlepszych zapachów, jaki kiedykolwiek poznałam. Eee, te dwa. Tutaj już sobie robię taką klasyfikację w swojej głowie od dawna, gdybym miała na tym etapie życia powiedzieć, <laughs> jakie kompozycje są doskonałe, idealne, rewelacyjne, takie wybitne, wybitne, to bym podała mi, między innymi te dwa zapachy. Jako wybitne, po prostu wybitne. Co my tutaj mamy w chórze aniołów, moi drodzy? Mamy cudowny akord czerwonej pomarańczy, który po prostu rozwala na łopatki. Jest tak piękny, tak soczysty, tak aromatyczny, jakbyśmy, wiecie, jakbyśmy po y, drodze, po podróży y, przez pustynię dopadli do jakiegoś baru, gdzie serwują y, świeżo wyciskane soki. I tam mamy taki chłodny, cudowny, soczysty, sok soczysty, tak. Aromatyczny. Świeżo wyciśnięty sok z czerwonej pomarańczy. To jest, ten, to jest ten akord głowy, który po prostu zachwyca. I co dalej? Mamy tutaj oczywiście osmantusa, mamy jeszcze inne cytrusy, mamy miód. I mamy jeszcze bodajże taki dziwny składnik, chyba dzięgiel? Tak, dzięgiel. Zapach jest zawiesisty, miodowy, słoneczny, cudowny. Jest to aromaterapia w butelce, no i butelka jest też jedną z najpiękniejszych. Także to jest zapach, też który poleciłabym kupić komuś, kto jest koneserem po prostu perfum, a jeszcze nie ma tych perfum, tak? Też bywają takie sytuacje, wiecie, znam sporo takich sytuacji też z życia, kiedy na przykład ktoś odchodzi z pracy. Czy ktoś odchodzi na emeryturę? Mamy różne też jubileusze, nie tylko Święta Bożego Narodzenia, i wtedy wiele osób składa się na prezent. No i jak to zwykle ja obserwowałam, to zwykle panie kupowały jakąś biżuterię, taką dosyć drogą, ładną biżuterię. Myślę, że taki zapach byłby również świetnym pomysłem na prezent. Jeżeli ktoś kocha perfumy, to te dwa zapachy, zwłaszcza te dwa, polecam bardzo z całego serca. No, właśnie. I co tu jeszcze, o czym by tu jeszcze powiedzieć? Myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, i myślę, że ludzie obdarowywani to czują, czy my naprawdę o nich pomyśleliśmy, czy my naprawdę zastanowiliśmy się, jak możemy taką osobę ucieszyć, jak sprawić jej przyjemność. I też bywa tak, o najważniejsza kwestia właściwie, albo jedna z ważniejszych, bywa tak, znam to też ze swojego życia, z autopsji, że ktoś chce nas uszczęśliwić na siłę. Dlaczego? Dlatego, że chce nam kupić to, o czym, ta, o, o czym on sam marzy. Na przykład, powiem Wam przykład z mojego życia. Mój młodszy syn jest gadżeciarzem. Nie ma co ukrywać, jest gadżeciarzem. Kocha na przykład, wiecie, telefony, jakieś ekskluzywne słuchawki, telefony, no i jeszcze inne rzeczy tego typu, komputery, laptopy, bla, bla, bla. I mój syn myśli zawsze o mnie w ten sposób, że chciałby mi kupić najnowocześniejszy telefon, bo sobie go kupił, tak? I wtedy odbywa się bardzo dziwny dialog pomiędzy nami, kiedy ja mówię: Ale ja nie potrzebuję nowego telefonu, ja nie chcę telefonu, ja mnie to nie cieszy, mnie nie cieszy elektronika, ale on po prostu jest nieprzejednany w tym uszczęśliwianiu mnie na siłę. I ja mówię, mojemu synowi, słuchaj, ja te pieniądze, gdybyś mi je dał, to ja bym je przeznaczyła, nie wiem, na wycieczkę do, do Portugalii albo kupiłabym sobie perfumy niszowe, albo cokolwiek innego, nie wiem, kurs rozwoju. Ale nie telefon, nie telefon. Ja nie potrzebuję telefonu. Ale widzicie, tutaj też bywa tak, że ktoś chce nas na siłę uszczęśliwić, kupując nam to lub tamto. Jeżeli chcemy naprawdę kogoś obdarować. Pomyślmy o tej osobie, o czym ona marzy, czego ona chce, na co nie może sobie pozwolić. I wtedy będzie wszystko w porządku. Kochani, to by było na tyle. I zapraszam Was wkrótce na konkurs Mikołajkowy. Mikołajki już niedługo. Zapowiadałam ten konkurs i niedługo już go ogłoszę. Nie będzie to wcale trudny konkurs, i pokażę Wam oczywiście nagrody. Nagrody czekają. Dajcie znać, co myślicie o tym temacie prezentowym. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.